Hej kochani, z tej strony Lekret, witam was na moim kanale. Mały update dietetyczny plus unboxing paczki znowu z Titanium odżywki. Jak Titanium odżywki, wiadomo, dalej dieta. Ważył 93,8 kg. W takim razie schudłem od pierwszego, kłamie, od 3 stycznia schudłem 31,2 kg, tak? Byłem ostatnimi czasy przez 2 tygodnie na diecie ziemniaczanej, później 2 tygodnie na diecie bananowej, czyli banana Island. Jadłem tylko banany i od wczoraj wróciłem na dietę ziemniaczaną. Będę na niej do niedzieli. Święta, niedzielę potraktuję jako dzień wolności dietetycznej i później już zaczynam po świętach, wracam na niskowęglowodanową, na slow carby tak zwane, i powoli też zaczniemy pracować nad masą mięśniową. Ogólnie straciłem 26 cm w pasie. Co tutaj mam w paczce? Paczkę zapłaciłem pobraniowo 125 zł i dzisiaj jest troszkę więcej rzeczy zamówione. Już wam mówię, już wam pokazuję. Pierwsza rzecz to jest to, o czym wspominałem na jednym z moich filmów. Farma białka, tak? To jest kurze białko z jajek. 32 sztuki tutaj w tej litrowej butelce. Butelka fajna sprawa, bo może leżeć w lodówce. Poprzednio jak kupiłem, ma termin ważności do 22 lipca, z tym że po otwarciu i zdjęciu folijki mamy 7 dni na zużycie tego. Około 125 ml to jest 4 białka, to jest dawka 30 gram, około 30 gram białka, tak? Czyli to co w zupełności mi wystarcza. Co więcej mam zamówione? Oho, już widzę. Zamówiłem sobie też masło orzechowe. Ostatnio zamawiałem masło orzechowe, zapłaciłem 14 zł za wersję tak zwaną crunchy z kawałkami orzechów. Świetna jakość, dobra gładkość. Nie rozwarstwiało się nic. Tym razem zamówiłem też za 14 zł 900 mg, tak, 900, przepraszam, mililitrów, tak, 900 gram, nie, 900 ml, bo to waży więcej. Jest smooth, czyli bez kawałków orzechów, bo to mi szybko idzie przy tej diecie, bo to biorę do szejków białkowych. I zamówiłem dwa szejki białkowe, takie po pół kilograma, to są izolaty białkowe, bez takie zwykłe serwatkowe, są tańsze, około 35 zł, 32, czasem 27, zależy z jakiej marki i tak dalej. Ja kupuję izolaty ze względu na te moje uczulenie i chrapanie. Po izolatach nie chrapałem i są świąteczne. Pokażę wam, czekajcie, podejrzewam, że tu są naklejki z instrukcji obsługi, czyli to są fronty. Jedno jest szarlotka, drugie piernik, świąteczne na Boże Narodzenie, takie dwa smaki wyszły, więc takowe sobie kupiłem, egzotyczne. Patrzę, czy coś jeszcze jest, coś jest, jakieś próbeczki, nie wiem o co chodzi, zaraz wam pokażę, bo zamawiałem. Oj, kolejna próbeczka. Czekajcie. Tego nie zamawiałem i nie wiem co to jest. Będę musiał telefon użyć. Czekajcie, zaraz spróbujemy. Sync AI. Open Sync AI. Zobaczymy co to jest, bo powiem wam, nie wiem. O, kolejne jakieś, widzicie, białeczka też w promocji.
Znaczy, próbeczki dostałem, fajna sprawa. Wielkie dzięki. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To są po 25 gram, czyli dwie porcje. Zaraz zobaczymy, czy nie ma więcej. Bo ja otworzyłem do góry nogami, powiem wam szczerze, tę paczkę, ze względu na to, że nie chciało mi się zdejmować adresu i tak dalej. Tych papieżysk zawsze dużo. Nie, wychodzi tylko dwa. Dzięki za gratisy, fajnie, sobie przetestuję. Później sobie sprawdzę, co za smaki, wy to pewnie już widzicie. Ja będę wiedział, jak sobie poproszę Ani, żeby mi sprawdziła. No i tak to wszystko wygląda, te moje zakupy. Tak jak mówię, po świętach wchodzimy na dietę nisko-węglowodanową i budujemy masę mięśniową. Zatem jak widzicie, można być na diecie ziemniaczanej, można być na monodietach i nie mieć efektu jojo. Trzeba to wszystko robić z głową, trzeba to robić mądrze, trzeba stosować chłodozmian. Parę osób się mnie pytało już, jak ja schudłem i tak dalej. Słuchajcie, wiecie, co jest naprawdę najważniejsze, żeby schudnąć? Powiedzieć sobie, że schudnę, że chcę schudnąć, że muszę schudnąć, tak? Nie chcę umrzeć na nadciśnienie, nie chcę umrzeć na cukrzycę, nie chcę oślepnąć z powodu cukrzycy. Więc to akurat mi nie grozi, ale wiecie, o co chodzi, więc po prostu trzeba sobie postawić granicę, tak? Nieprzekraczalną, albo zdrowie i dobre samopoczucie, albo obżeranie się. A naprawdę są, tak jak tutaj przy nisko węglowodanowej, to są diety, gdzie trzeba naprawdę sporo jeść, bo jak się dużo nie je, to nie jest ona skuteczna, tak? Trzeba jeść dużo warzyw, dużo białka, bo inaczej nie jest skuteczna. Można jeść, tak? Nie można się głodować. Znaczy, nie trzeba się głodować wręcz. Ktoś mówi, że to głodówka ziemniaczana, to co ja stosuję. Ja tak naprawdę mogę zjeść 2,5 kilo ziemniaków, tak? Jakbym chciał. Tyle, że nie chcę, nie mam takiej potrzeby. Zjem kilo, kilo 20 i jestem naprawdę syty. To też nie jest tak, że absolutnie nic więcej nie jem, bo jadłem, na przykład mówiłem, przez 2 tygodnie jadłem kilo 20 dziennie bananów takich. Tylko tajemnica jest taka, że te banany muszą być brzydkie, takie już wiecie, to jest w ogóle świetna dieta, bo kupujemy banany, których nikt nie chce i które w sklepie są za pół darmo, a czasem darmo je dają. Ja kupowałem z przeceną 50% i byłem zadowolony, tylko czekałem, aż w sklepie przyjrzeją, aż się zrobią plamy i kupowałem. I taką można być na takiej diecie też. I też się na niej chudnie, troszkę wolniej niż na ziemniakach, ale cały czas w dół, a jak mówiłem, płodozmian jest ważny. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o diety, o unboxingi. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. A, tu jesteście. Ok, a jeszcze po skryptum niedługo live.